lewej stronie, od stolika sędziowskiego, z numerem pierwszym, Julie McBrown. Z numerem trzecim, Agata Szymanik. Z numerem siódmym, Marta Wiedzińska. Z numerem 11, Monika Radomska. Z numerem 12, Julia Adamowicz. Z numerem 13, Weronika Gajda. Z numerem 14, Emilia Kulnasta Liga Drużyny. Z numerem 15, Roxana Tumonka. Z numerem 23, Tarek Siemowicz. Z numerem 32, debiutująca dzisiaj w Toruniu, Lija Mu. Z numerem 52, druga kolejka Bałtyckiej Ligi Koszykówki i kobiet w Arenie Toruń. Ponownie rywalizują ze sobą Energa Toruń oraz Team School Kijów z hali przy ulicy Bema. Witają Państwa serdecznie Krężu Katarzyna oraz Łukasz Maleszewski. Nie tak dawno, bo 24 godziny temu te dwie drużyny spotkały się tutaj po raz pierwszy na inaugurację 23 sezonu Bałtyckiej Ligi Koszykówki Kobiet i po zaciętym meczu, trzymającym w napięciu do ostatniej praktycznie minuty, lepsze okazały się Katarzynki, które wygrały 77-73. Dziś, dzięki zgodzie drużyny z Kijowa, ponownie ten mecz rozgrywany jest w Toruniu. Było to oczywiście wszystko wcześniej ustalone na prośbę zespołu Energii Toruń. Mecz rewanżowy również odbywa się w Grodzie Kopernika i teoretycznie to dzisiaj Ukrainki będą gospodyniami tego pojedynku. One wystąpią w jasnych strojach. Wracając jeszcze do wczorajszego pojedynku, mecz naprawdę był bardzo emocjonujący i byliśmy zaskoczeni chyba na początku przez 3,5 kwarty słabą postawą toruńskiej Energii. Tak, ja myślę, że to spotkanie w wykonaniu Energii jednak nie należało do udanych. Myślę, że ta drużyna ma potencjał i ma siłę. Teraz będzie wzmocniona nową zawodniczką, także no, mimo wszystko nadal nie postrzegam w roli faworyta dzisiejszego meczu. Myślę, że też, tak jak trener Paulauskas powiedział wczoraj, wyciągną wnioski z tego spotkania, zobaczą, gdzie popełniły błędy, tak aby w dniu dzisiejszym to wyeliminować i żeby pewniej odnieść to zwycięstwo. Chyba trochę też nie doceniliśmy, tak samo jak zawodniczki toruńskiej Energii, tej młodej, niskiej drużyny Team School Kijów. Przede wszystkim warto jeszcze raz przypomnieć, że niesamowicie trafiały z dystansu młode Ukrainki. Praktycznie każda zawodniczka, łącznie z podkoszowymi, potrafiły bardzo dobrze, bardzo skutecznie rzucać zza łuku. Tak, no podkreślaliśmy wczoraj, że jest to drużyna, która nie jest wysoka. Właściwie najwyższe zawodniczki są wzrostu często skrzydłowych graczy, dlatego też no, podejmują decyzje rzutowe z daleka i są również zagrożeniem, jeśli chodzi o penetrację, dlatego myślę, że z tym miały głównie problem środkowe toruńskiej Energii. Składy się za wiele nie zmieniły, choć tutaj już Kasia zdradziła jedną niespodziankę. Mamy zmianę w drużynie Energii, ale zaczynamy oczywiście od zespołu Team School Kijów. Skład tej drużyny na Państwa ekranach. Wymieńmy może tylko pierwszą piątkę, która rozpocznie ten mecz. Z siódemką to będzie Olga Krajewska, z dziewiątką Miriam Uronilo, z jedenastką Wita Chorobec, z trzynastką Natalia Skorbiatuk, z numerem 21 Daria Zawidna. Trenerką jest teoretycznie Maria Tkaczenko, ale jej z powodów zdrowotnych nie ma w Toruniu. Zastępuje ją pani Ludmiła Nazarenko oraz pomaga jej Ludmiła Poliwoda. I skład toruńskich Katarzynek, też wymienimy tylko pierwszą piątkę. Z numerem 1 Julie McBride, z 12 rozpocznie ten mecz Julia Adamowicz, z 14 Emilia Tłumak, z numerem 23 Derksia Morris, z numerem 52 Kelly Kane i ta jedna zmiana jeszcze nie uwzględniona w naszej grafice z numerem 32 zagra w dzisiejszym meczu. Mamy nadzieję, że pojawi się na parkiecie ta nowa silna skrzydłowa Nia Moore. Udało się działaczom toruńskiej Energii zatwierdzić tę zawodniczkę do rywalizacji w Lidze Bałtyckiej. Wczoraj tylko na ławce rezerwowych obserwowała jeszcze grę swojej nowej drużyny. Dziś już, no myślę, że trener Algirdas Paulauskas chociaż na chwilę na pewno skorzysta i wpuści młodą Amerykankę na parkiet. Na pewno, myślę, że będzie chciał, że tak powiem, sprawdzić dyspozycję Amerykanki i móc nakreślić obraz jej przydatności do gry, jeśli chodzi o sobotni mecz. Właśnie, bo w sobotę już kolejne starcie toruńskiej Energii. Torunianki zmierzą się tutaj w Arenie Toruń z drużyną CCC Polkowice. Już z tego miejsca też serdecznie Państwa na ten pojedynek zapraszamy. Będzie możliwość zobaczenia tego meczu na żywo na naszej antenie. Dla formalności przedstawmy jeszcze trójkę arbitrów dzisiejszego pojedynku. Dzisiaj wyjątkowo sędziować to spotkanie będzie trójka arbitrów. Wczoraj było dwóch sędziów, dzisiaj nie wiem, czy mogę zdradzić, to mam nadzieję, że tutaj wiele nie odkryję, na prośbę drużyny Energii Toruń.
Jest trójka arbitrów i jako główny jest pan Dariusz Neyman, a oprócz niego Marcin Wasilewski oraz Paweł Wasilewski. Dodajmy dla formalności, że cała trójka to sędziowie z naszego regionu. Pan Dariusz Neyman z Włocławka, pan Paweł Wasilewski również, a pan Marcin Wasilewski z Bydgoszczy. Komisarzem zawodów jest tutaj bardzo dobrze w Toruniu znany Witold Waczyński, ojciec między innymi reprezentanta Polski Adama Waczyńskiego, a więc jak najbardziej tradycje koszykarskie cały czas tutaj są w rodzinie Waczyńskich kontynuowane. O pierwszych piątkach już mówiliśmy. Wróćmy jeszcze na moment do tego poprzedniego meczu, bo warto podkreślić i warto pochwalić niektóre zawodniczki. W Toruniu dwie konkretnie zawodniczki zapadły nam w pamięci i to dzięki ich postawie Energa mogła się cieszyć z tego zwycięstwa 77-73. Darksa Morris to pierwsza z nich, która od końca drugiej kwarty bodajże, jeśli się nie mylę, wzięła na siebie ciężar gry i była głównym egzekutorem drużyny i w drugiej połowie dołączyła do niej Weronika Itczak, która również rozegrała bardzo dobre zawody. Zarówno myślę, że spełniła się w zdobywaniu punktów, ale także w prowadzeniu gry, kiedy Julie McBride popełniła piąty faul. Zaglądamy też do statystyk z wczorajszego meczu i patrzymy na skład Teamsków Kijów. Tam problemem może być w tej chwili kwestia przygotowania kondycyjnego. Wąski skład, dużo zawodniczek spędziło wiele minut na parkiecie, między innymi ta najlepsza Miriam Uronile nie zeszła z parkietu ani razu, rozegrała cały mecz 40 minut, w tym czasie zdobyła 24 punkty. Dzielnie tutaj sekundowała i też kapitan zespołu Daria Zawidna, która spędziła na parkiecie blisko 35 minut, no i w tym czasie zdobyła 26 punktów, tak więc bardzo wąska rotacja pani trener Ludmiły Nazarenko. Zobaczymy, jak kondycyjnie wytrzymają trudy tego spotkania, no bo nie oszukujmy się, 24 godziny odstępu między meczami to jest bardzo mało na odpoczynek i regenerację. Tak, często też nie przeprowadza się tego rano o treningu w dniu następnym po meczu, także no nie jest to łatwe, zwłaszcza, że w sobotę czeka dziewczyny z Torunia kolejny ważny mecz. No ale miejmy nadzieję, że sprostają. Rozpoczyna dzisiejszy pojedynek skutecznie spod kosza Kelly Kane. No, po niej też wczoraj spodziewaliśmy się o wiele więcej. Ona nie ma godnej siebie rywalki w drużynie z Kijowa, tak więc spodziewałem się, że będzie jednak bardziej dominowała pod koszem, ale też nie często korzystał z jej usług trener Algirdas Paulauskas. No i też można chyba było bardziej środkową toruńskiej energii wykorzystywać. Tak, a ja myślę, że ona też troszkę zawodziła, jeśli chodzi o obronę, bo jednak Uronilie jest graczem bardzo mobilnym i wszechstronnym i jej zagrożenie z dystansu, jak również jej penetracja, no były ciężkie dla Kelly Kane do wyeliminowania. Zobaczymy, jak poradzi sobie ta para, która w tej chwili również rywalizuje. No i widać, jest zdecydowanie szybsza Miriam Uronile i jak na razie bardzo dobrze radzi sobie pod koszem toruńskiej energii. Już 4 punkty na koncie tej, przypominamy, reprezentantki Ukrainy urodzonej w Kijowie, zawodniczki występującej od tego sezonu w zespole Teamsków Kijów. Jak na razie mamy pojedynek podkoszowych graczy. Zobaczymy, jak długo ta wymiana tutaj na linii i pojedynek personalny na linii Kelly Kane, Uronilio będzie nam tutaj dostarczała emocji. Ponownie Miriam Uronilo przy piłce, ona z pół dystansu. Ale będzie szansa na łatwe punkty z linii rzutów wolnych. Pierwsze przewinienie toruńskich Katarzynek, konkretnie Julie McBride z numerem pierwszym. Pierwszy rzut środkowej Teamsków nieskuteczny, drugi już o wiele lepiej. Pięć do czterech na tablicy wyników prowadzą koszykarki z Ukrainy. Adamowicz, Emilia Tłumak, jest Julie McBride. Momentalnie zdecydowała się na rzut, była dobra pozycja. Faulowana była Julie McBride. Faulowała z siódemką Anastazja Arczakowa, 20-letnia rzucająca. Katarzynki mają 14 sekund na zegarze tej akcji. McBride. Szkoda tych punktów.
Myślę, że Julie bardzo fajnie rozegrała tą akcję po klasycznym pick and rollu. Gracz środkowy się zrolował i właściwie zabrakło tylko łatwych punktów. Zabrakło tego klasycznego wykończenia pod koszem, przerzuciła obręcz środkowa toruńskiej energii, a w odpowiedzi szansa na akcję 2 plus 1 przed koszykarką Timsków. Faulowała z numerem 12, o ile dobrze dostrzegłem sygnalizację pana Dariusza Neymana, Julia Adamowicz. Pierwsze przewinienie Adamowicz w dzisiejszym spotkaniu. Natalia Skorbiatuk na linii rzutów wolnych. Myśmy wczoraj podkreślali, że to jest młoda drużyna i one grają właściwie bez żadnych skrupułów i myślę, że w tej chwili również to potwierdzają. Na pewno ich pewność siebie, na pewno ich pewność siebie wzrosła po wczorajszym spotkaniu. Ich postawa udowodniła im, że są w stanie tutaj oczywiście powalczyć i wyrwać nawet zwycięstwo, choćby jedno zwycięstwo w tym dwumeczu. Jest pierwsza trójka w dzisiejszym pojedynku. Natalia Skorbiatuk z linii 6,75. Powinny być uczulone torunianki po tym wczorajszym meczu, że tutaj każda z koszykarek występujących dzisiaj w tych jaśniejszych kompletach potrafi przymierzyć za tak zwanego łuku. Właściwie to wczoraj był główny problem w meczu i trochę szkoda, że kolejny raz dziewczyny z Torunia pozwoliły na to, żeby ten rzut trzypunktowy był właściwie bez żadnej obrony. Próbowała odpowiedzieć tym samym Julie McBride nieskutecznie. Jest jednak zbiórka ofensywna. Czyli pod tym względem jest już o wiele lepiej niż wczoraj, bo wczoraj dopiero w trzeciej kwarcie pierwszą zbiórkę ofensywną zapisały na swoim koncie Torunianki. Była szansa na fajną akcję. To podanie Emilii Tumak naprawdę było kapitalne. Szkoda, że koleżanka z drużyny nie opanowała piłki. To była w ogóle dobra akcja. Myślę, że dużą siłą zespołu jest, jeżeli każdy gracz dotknie piłki i ta piłka szybko porusza się po obwodzie. Także to była akurat akcja, którą mogliśmy zobaczyć przed chwilą. Emilia Tumak na pozycji rozgrywającej w tej chwili przez chwilę. Piłka od razu pod kosz do Kelly Kane. Utrzymały się jeszcze Torunianki. McBride indywidualnie o tablicę, ale nieskutecznie rozgrywająca reprezentacji Polski. No, zatrzymał się licznik toruńskiej energii na tych dwóch skutecznych rzutach pod koszem. Kelly Kane, tylko cztery oczka zdobyte w ciągu blisko 5 minut przez Katarzynki. Walczyła Adamowicz, walczyła też Natalia Skorbiatuk. Torunianki grają obroną strefową w tej chwili, czyli trener trzyma się tej koncepcji, którą stosował wczoraj w końcówce spotkania. Wchodzi na parkiet Monika Radomska z numerem 11, zastępując Julii Adamowicz. Jeszcze 12 sekund będą miały Ukrainki na dogranie swojej akcji. Czy obrona strefowa jest najlepszym sposobem, jeżeli rzeczywiście drużyna przeciwna dobrze rzuca z dystansu? Nie jest, ale wydaje mi się, że w obecnym składzie, w jakim Energa przebywa na parkiecie, trener ją stosuje ze względu na gracza środkowego, na Kelly Kane, która nie mamy co ukrywać, jest troszkę mniej mobilna i jeśli trener chce ją mieć na parkiecie, to szuka sposobu, żeby zniwelować ryzyko czy penetracji przeciwko niej, czy też łatwego rzutu trzypunktowego. McBride. Sprytnie w tej chwili wymusiła McBride, też sugestywnie pokazała arbitrom, że była faulowana. To też jest taka cecha charakterystyczna tej zawodniczki. No ją można kochać albo nienawidzić za ten sposób gry. No bo takie wymuszanie przewinień mało ma chyba do wspólnego z postawą fair play. Aczkolwiek jest to element koszykarskiego rzemiosła. Trzeba też pokazać sędziemu, że przeciwniczka nieprawidłowo blokuje swoją rywalkę. No i robi, wykorzystuje to do cna Julie McBride. Dlatego lepiej mieć ją w swojej drużynie. Wtedy jest to mniej irytujące. To prawda. No sporo kontrowersji, mówiliśmy już o tym podczas wczorajszego spotkania. Wywołał ten transfer, chyba najgłośniejszy transfer. Przejście z lokalnego rywala Artego Bydgoszcz do Energii Toruń. Część kibiców nadal jest niezadowolona z tego transferu. Ale myślę, że to się zmieni.
Jeśli będzie prezentowała dobrą dyspozycję, to na pewno wybaczą. Jeżeli to będzie taka dyspozycja jak w tym pierwszym meczu w Ostrowie Wielkopolskim, to na pewno część kibiców zmieni swoje zdanie i będzie kibicować również Julie McBride. Z pół dystansu Ukrainki też potrafią trafiać. Z numerem 7 Olga Krajewska. Zespół z Kijowa gra na dość dobrej skuteczności. Tak było i we wczorajszym meczu, i tak jest nadal. Także to też jest ich duża siła. Ponownie Uronile spod kosza. I właściwie mamy podobny scenariusz. Znowu jest 10-punktowa przewaga. Czekamy więc na przebudzenie Dark Simoris, tak? Żeby scenariusz się powtórzył. To tak jest. Powinna rzucająca toruńskiej energii wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć trafiać. No bardzo odważnie teraz 1-1 zagrała z numerem 21 Daria Zawidna, kapitan Team Sków z Emilią Tłumak. No i po tych punktach 23-letniej niskiej skrzydłowej 17-5 na tablicy wyników. Wypisz, wymaluj. Historia nam się powtarza z poprzedniego spotkania. O przerwę poprosił Algirdas Paulauskas. Now play cross, cross again, and don't draw post. Ты не идешь, you drive man to man, okay? Next play horse. You roll. Ты отскакуешь. Зачинаешь за шпилю, później едешь. Слышишь меня? Едешь, зачинаешь за шпилю, видишь там. Marina row, spide piłkę i tam idziemy. Obrona! Zagrywka Horse teraz będzie w wykonaniu toruńskiej energii. Kasia, wytłumaczysz? Będzie penetracja. Jeszcze najpierw penetracja, okej. Okay. Tak. Horse to klasyczna zagrywka, myślę, polegająca na ustawieniu dwóch pick and rolli na górze, na linii trzech punktów, no i później jeden center się roluje, następnie można grać high-low akcję, można też obsłużyć tego centra, także tutaj jest wiele możliwości. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w praniu. Próbowała Monika Radomska z dystansu, jeszcze walczy. Nie wiem, czy do końca o to chodziło trenerowi Paulauskasowi. Raczej oczekiwał penetracji Dark Simoris w tej akcji. No zobaczymy, jak teraz dziewczyny zrealizują założenia. Przed momentem bardzo łatwo przedarła się pod toruński kosz Wita Chorobec, mijając jednym kozłem praktycznie Weronikę Gajdę. We wczorajszym spotkaniu najwyższe prowadzenie, jakie osiągnęły Ukrainki, to było 16 punktów. Nie ma błędu powrotu piłki na pole obrony. Kontynuują swoją akcję zawodniczki Team Sków. No kapitalnie po prostu trafiają z dystansu. Z numerem 13 Natalia Skorbiatiuk. Była przed nią koszykarka toruńskiej energii. Miała też wyciągniętą rękę do góry. No ale mimo tego udało się Ukraińce trafić za linii 6,75. W odpowiedzi o tablicę Emilia Tłumak. Indywidualna akcja toruńskiej kapitan. 2,5 minuty do końca pierwszej kwarty tego pojedynku. Uronile. Olga Krajewska. No imponujący jest ten procent z gry. Nie był to najłatwiejszy rzut. Tym bardziej czapki z głów. Szybka decyzja Emilii. Myślę, że dobra. Skoro trafiła, to ciężko mieć pretensje. Zgadza się. Ale mimo wszystko myślę, że dobra. Czasami dobrze jest rzucić za trzy w kontrataku. Aczkolwiek są trenerzy, którzy ostrą reprymendę za coś takiego udzielają. A trener Paulauskas daje przyzwolenie. I Waszczanka blisko błędu tutaj, ale jeszcze uratuje całą sytuację i wyjaśni Weronika Gajda.
Sporo jeszcze czasu do końca akcji. Gajda indywidualnie. Odważne wejście w tej chwili Weroniki Gajdy, mimo tego, że broniła przeciwko niej o wiele wyższa Uronile, poradziła sobie toruńska rozgrywająca. Myślę, że to już jest niesamowite po prostu. Ale myślę, że do takiej sytuacji w ogóle nie powinna dochodzić na boisku. Ale też powinna Iwaszczanka bardziej aktywnie podejść do Uronile, no wiedząc, że przecież ta zawodniczka rzuca. Kogo broni. 28 do 12. Ponownie Emilia Tłumak z dystansu, tym razem za krótki trochę ten rzut. I zbierają Ukrainki. Skorbiatiuk, ona już dwie trójki ma w tym meczu na swoim koncie. Kapitalne rozegranie w tej chwili w rogu. Czekała na tą piłkę już Wita Chorobec. Trzecia trójka tylko w pierwszej kwarcie koszykarek Teamsków. No i ta przewaga naprawdę robi się już znaczna. 31 do 12. Ostatnia akcja w tej kwarcie koszykarek Toruńskiej Energii. Ładnie rozegrana w tej chwili przez Derksję Morris i Marinę Iwaszczankę. Ostatnie sekundy pierwszej kwarty. Jeszcze Weronika Iczak, ale z tego już nic nie będzie. 31 punktów straconych w pierwszej kwarcie to jest jednak bardzo dużo. Także myślę, że największym problemem zespołu z Torunia w tej chwili jest obrona. Obrona rzutów z dystansu ponownie. Jakby nie były nauczone po wczorajszym meczu Torunianki, że trzeba uważać w każdej sytuacji na znajdujące się za linią 6,75 koszykarki z Ukrainy. Słuchamy, co powie swoim zawodniczkom trener Algirda z Paulauskas. No nic dobrego rzeczywiście o tej obronie Torunianek w pierwszej kwarcie powiedzieć nie możemy. Zmiana chyba, o ile dobrze usłyszałem, sposobu krycia ma być w tej chwili man to man, czyli każdy swego, tak? To na pewno powinno trochę utrudnić trafianie z dystansu koszykarkom Teamsków Kijów. No w tej chwili po pierwszej kwarcie to jest 60% skuteczność, 3 celne rzuty na 5 prób drużyny z Ukrainy. Drugą kwartę tego meczu rozpoczyna zespół Toruńskiej Energii. Pojawiła nam się na parkiecie Nia Mur z numerem 32. Pierwsza jej nieudana akcja w barwach Toruńskiej Energii. Przypominamy, młoda 23-letnia silna skrzydłowa, która debiutuje w barwach klubu z Torunia za oceanem. Ona do tej pory występowała tylko na uczelni Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Ponownie z dystansu Olga Krajewska. I mamy czwartą trójkę na koncie drużyny Teamsków. O ile wczoraj mogliśmy przypuszczać, że to jest dobra dyspozycja dnia, tak dzisiaj zespół z Kijowa udowadnia, że to jest ich główna siła i to nie jest przypadek, że trafiają
na tak dobrym procencie. Absolutnie, na razie nie widać żadnych śladów zmęczenia w drużynie Teamsków. Krajewska. No blisko tego bloku, dobrego bloku z pomocy była Nia Mur, ale też nieprzepisowo zatrzymywała swoją rywalkę z numerem 13, Weronika Gajda. Schodzi z parkietu Radomska, w jej miejsce wraca do gry Julie McBride, a Olga Krajewska na linii rzutów wolnych. Myślę, że trochę zbyt łatwo przychodzą te penetracje zespołowi z Torunia. Z Kijowa, przepraszam. Odważne wejście Julii Adamowicz, trzeba przyznać. Trochę fantazji w tym było, młodzieńczej. Ale jak nie idzie według rozrysowywanych przez trenera akcji, może trzeba odrobinę szaleństwa wprowadzić do tej gry. A nuż będzie to jakiś sposób na zdobywanie punktów. Weronika Gajda. Jest druga trójka dla toruńskich Katarzynek. Zwykle jest tak, że to drużyna gospodarzy, która ma, mówiąc kolokwialnie, obrzucane tutaj kosze we własnej hali, to potrafi dziurawić raz za razem z dystansu, a widać jednak, że też dobrze wyszkolone technicznie są zawodniczki z Ukrainy, bo na obcej hali taką skuteczność mieć, blisko 67%, no to jest naprawdę spory wyczyn i to jest drugi mecz z rzędu, gdzie taka skuteczność jest właśnie udziałem drużyny prowadzonej przez Ludmiłę Nazarenko. Zwłaszcza, że ta hala Torunia nie jest najprostsza, jeśli chodzi o rzuty, szczególnie dalekodystansowe, za koszem niewiele się znajduje, także ta perspektywa jest troszeczkę inna, jeśli chodzi o właśnie rzuty trzypunktowe. Daria Zawidna na linii rzutów wolnych. Jeżeli chodzi o rzuty wolne, chyba też większych tutaj zastrzeżeń do zespołu z Ukrainy mieć nie można. No, wczoraj to było 60%. 60%, no tutaj można mieć zastrzeżenia. Mimo wszystko trochę mało. Trochę mało, tak. Taką drużynę, która ma taką celność z gry, to rzuty wolne nie powinny być problemem. Dzisiaj jest trochę lepiej, bo to już jest 80% rzutów wolnych drużyny z Kijowa, a teraz odpowiada rzutem z dalszej odległości Julii Adamowicz, ale był to rzut tylko za 2 punkty. Szybko jednak odpowiadają koszykarki Teamsków. A teraz przewinieniem technicznym. Została ukarana, czy na razie tylko ostrzeżona Julie McBride? Ostrzeżona. Ale myślę, że miała trochę racji w tej akcji, bo jednak widać było, że to odepchnięcie nastąpiło. Także mogła mieć pretensje. Za 2 punkty Weronika Gajda. Wydaje się, że te szybkie akcje Torunia są najskuteczniejsze w tej chwili dla tego zespołu. Jeszcze walczy z numerem 11 Wita Chorobec po swoim niecelnym rzucie. Brak zastawienia. Faulowała Julia Adamowicz. Stąd ten faul. Drugie przewinienie Adamowicz w dzisiejszym spotkaniu. Wraca na parkiet Derksia Morris właśnie za Julii Adamowicz. To rzadko spotykane w tej chwili na tym poziomie rozgrywek. Błąd 5 sekund przy wprowadzaniu piłki. Przypomnijmy, że zawodniczka ma 5 sekund właśnie na pozbycie się jej z rąk, na wprowadzenie jej do gry. Ale to też zasługa dobrej obrony w tej chwili Katarzynek, które pilnowały pozostałych koszykarek drużyny Teamsków Kijów. Nia Mur. No dobra zbiórka Weroniki w tej chwili. Tylko dlaczego nominalna rozgrywająca jest tą, która walczy pod koszem w drużynie toruńskiego zbiórka, gdzie była Marina Iwaszczanka? Nia Mur rzucała, ona jest usprawiedliwiona, ale gdzie była druga z wysokich koszykarek toruńskiej energii? Gdzieś tam po obwodzie biegała.
i teraz też po obwodzie. Nie chcą walczyć o te zbiórki ofensywne Torunianki. Teraz szansa na łatwe punkty. Nijamur, może z góry. Jeszcze nie pewnie. Ten poziom zawodniczki, może... Ola, pewnie, dość na punkt nie ryzykować. Okej, okay, uznajmy, że taki był zamysł Nijamur. Dobra obrona, Julie. Te kilka akcji pokazuje, że jeżeli zespół z Torunia zaczyna agresywniej bronić, to faktycznie drużyna Skijowa popełnia te błędy i mają i przechwyty i są w stanie wyprowadzić szybki atak. 6 minut i 21 sekund do końca drugiej kwarty. O przerwę poprosiła pani trener Teamsków Kijów Ludmiła Nazarenko. No i postaramy się zaprezentować Państwu i podsłuchać, co powie swoim zawodniczkom. Jakieś indywidualne instrukcje otrzymywała Olena Galiamowa podczas tej przerwy. Zobaczymy, czy będzie jakaś zagrywka akurat na tę zawodniczkę, która pojawiła się na parkiecie z numerem 23. Dłużej trwa ta narada w drużynie toruńskich Katarzynek. Na pewno więcej uwag do postawy swojego zespołu, do zaangażowania, do gry w obronie ma trener Algirdas Paulauskas. Ponownie warto podkreślić przewagę w zbiórkach drużyny z Ukrainy. Podobnie było we wczorajszym meczu. W tej chwili jest 14-8, jeżeli chodzi o tą rywalizację, o piłki odbite po niecelnych rzutach. Tym razem jednak zespół z Torunia wyeliminował troszeczkę te zbiórki w ataku, które dają możliwość ponowienia akcji przeciwnikowi. Także no to jest plus tego spotkania. Tylko czy na pewno wyeliminował, czy nadal to jest tak wysoka skuteczność, że nie ma praktycznie co zbierać? A to też prawda. Teraz jest zbiórka pod bronioną tablicą. Nijamur, przydało się to 190 cm wzrostu według oficjalnych statystyk. Dobre podanie do szybkiego ataku po tej zbiórce. Dało możliwość stworzenia przewagi i dzięki temu Weronika mogła podjąć decyzję o rzucie. Wróciła też na parkiet po tej przerwie Kelly Kane, tak więc na dwie takie amerykańskie wieże w tej chwili będzie grać trener Algirdas Paulauskas, bo mamy i Nijamur, która ma 198 cm wzrostu oraz Kelly Kane, która według oficjalnych statystyk ma 198, czyli blisko dwumetrowa środkowa, będzie w tej chwili miała okazję do zaprezentowania się na parkiecie. Dobrze by było, gdyby w ataku właśnie zespół Strunia wykorzystał tę przewagę, bo jest ona znaczna. I można byłoby oprzeć tą grę na prostej koszykówce, spróbować wyprowadzić tych graczy środkowych do rzutu. A prostą koszykówkę cały czas prezentuje nam zespół z Ukrainy. Myślę, że ona jest zbyt prosta w tej chwili. Ale za trudna dla zespołu Energii Toruń, jak widać. No Uronile za trzy punkty. No tak. Jeżeli na przykład podglądają ten mecz trenerzy, sztab szkoleniowy CCC Polkowice, no to już pewnie teraz do soboty będą trenowali tylko i wyłącznie rzuty za trzy punkty i to jest sposób na pokonanie toruńskiej Energii we własnej hali. No, gdybym była w zespole CCC, pewnie bym tak zrobiła. (Grywa) 43-25 i piłka jeszcze w posiadaniu drużyny z Kijowa. 15 sekund mają koszykarki z Ukrainy do granej tej akcji. Sprytnie w tej chwili z numerem 13 Natalia Skorbiatiuk. Ponownie Uronile próbowała z dystansu. No, atakowana przez trzy rywalki poradziła sobie Kelly Kane. Nieskuteczne wejście Weroniki Gajdy. Coraz bardziej poirytowany trener Algirdas Paulauskas.
Jest zbiórka ofensywna u Ronile. Olena Galiamowa w tej chwili ponownie z dystansu próbowała Daria Zawidna. No i mina czy reakcje trenera Algirdasa, Paula Oskasa, który w tej chwili na Państwa ekranach dość wymowne i jednoznaczne. Może to być frustrujące, te zbiórki w ataku. Łatwe penetracje, ciągłe oddawanie rzutów za trzy punkty. Akurat w tych akcjach nie trafiły dziewczyny z Kijowa, ale jak już dobrze wiemy, no jest to ich bardzo dużą siłą. Także dopuszczanie do takiej penetracji jest bardzo ryzykowne. Gajda zasłana od Kelly Kane. Julie McBride. Jest Gajda pytanie. Na pozycji. I jest trójka, druga trójka. To właśnie był przykład prostej akcji. Tak jest. Która zaprocentowała. No ale trzeba też trafiać. To jest być na pozycji, to jedna sprawa. Trzeba oczywiście jeszcze tą piłkę do kosza skierować. Mylą się Ukrainki. Walka o zbiórkę. Niezwykle ambitnie w tej chwili Olena Galiamowa, ale jest kontratak toruńskiej energii. Zatrzymany nieprzepisowo przez Uronile. Troszkę późno ten fał był, więc nie wiem, myślę. Właśnie w pierwszej chwili to już powinien chyba sędzia pozwolić tę akcję dokończyć, zwłaszcza, że to już była przewaga 2-1. No i te nowe wytyczne, które od tego sezonu wchodzą, wskazówki dla sędziów, sugerują, żeby jednak tych, żeby pozwolić zawodniczkom, jeżeli jest okazja, ten w cudzysłowie przywilej korzyści był dla drużyny, która stara się zdobyć punkty. McBride z dystansu. Cieszy się, że Julie w końcu trafiła. Wczoraj troszeczkę zabrakło jej punktów, także może ta trójka pozwoli jej się odblokować i wspomóc zespół punktowo. Wczoraj tylko 7 punktów na koncie Julie McBride i to słaba skuteczność, było nieco ponad 30%. Ale szybko też odpowiadają, łatwo dochodzą do pozycji rzutowych Ukrainki. Z numerem 11 Wita Chorobec zdobywa swoje kolejne punkty. McBride. Gajda, choć z problemami, utrzymała się rozgrywająca toruńskiej energii przy piłce. Weroniki Gajdy też nie można zostawiać na dystansie, zwłaszcza na wprost kosza. To jest jej pozycja i często decyduje się na rzuty akurat z tego miejsca. Trzecia trójka Gajdy w dzisiejszym spotkaniu. Weronika w tej chwili ma 15 punktów, także utrzymuje się jej dyspozycja z dnia wczorajszego. Ale pokazuje teraz Gajda, że jest zmęczona, będzie zmiana. W miejsce Gajdy ponownie Julia Adamowicz. Morris. Nia Moore do Julie McBride. Przewinienie drużyny posiadającej piłkę, faul ofensywny zdaniem arbitrów, popełniła Julia Adamowicz z numerem 12. To już jest trzecie przewinienie tej byłej koszykarki łódzkiego Widzewa. McBride. Szansa na kontrę. McBride indywidualnie. O, ładna akcja. Ale dobrze też zachowała się Darcia Morris. Nie pchała się pod kosz, tylko ściągnęła, wychodząc za linię 6,75 obrońcę, który był. No i tym ułatwiła sporo zadanie Julie McBride przy tej penetracji. Na pewno. Julie została z graczem wyższym, także jej szybkość pozwoliła jej na takie właśnie wykończenie akcji. Skutecznie McBride z rzutów wolnych, schodzi Nia Moore, tak więc debiut tej zawodniczki już za nami. Teraz już może być tylko lepiej. Trzymamy kciuki. Błąd kroków w tej chwili zatrzymała się Olga Krajewska, nie zdążyła odrzucić piłki. A Nia Moore już odpoczywa na Państwa ekranach. Ciężko się wiele spodziewać też po tej zawodniczce, ona miała raptem 2-3 treningi z drużyną, więc na pewno tych schematów taktycznych jeszcze wszystkich dobrze nie przyswoiła sobie. Na pewno też musi się zaklimatyzować, ta zmiana stref czasowych.
też potrafi być obciążeniem dla organizmu. No już nieco lepiej ten wynik na tablicy wyników wygląda. 45 do 37 cały czas na prowadzenie Ukrainki. Kolejna niestety strata drużyny Algirdasa, Paula Oskasa. Trochę na siłę chyba Julie chciała podać do Kelly Kane. Może troszkę więcej cierpliwości i ta akcja by przyniosła lepszy rezultat. Morris. McBride. Walczy o pozycję Kelly Kane, ale zdecydowała się indywidualnie na rzut Julii Adamowicz. Krajewska. Wita Chorobec już pod koszem Guliamowa. No i za dużo było tutaj tego pivotowania. Zdaniem arbitrów oderwała nogę obrotu koszykarka Timsków Kijów. Błąd kroków. No zaledwie chyba około minuty odpoczywała Weronika Gajda już z powrotem na parkiecie. W miejsce Julie McBride. Nieco ponad minuta do końca drugiej kwarty tego pojedynku. Gajda. Dobrze dysponowana jest jej Weronika Gajda i z dystansu, i też te indywidualne wejścia przynoszą dobry skutek dla toruńskich Katarzynek. Ale trzeba cały czas pamiętać o Ukrainkach, które często rzucają z dystansu. Morris. Adamowicz. No i niemal do końca tej kwarty mogą rozgrywać swoją akcję koszykarki zza naszej wschodniej granicy. Nie wiem, czy troszkę nie za szybko Julia zdecydowała się na ten rzut. Nie mieliśmy też zbyt wielu osób na tej zbiórce w ataku. A pozwoliliśmy przeciwnikom zdobyć właściwie punkty wtedy, kiedy powinniśmy tą piłkę troszkę bardziej szanować. Daria Zawidna z pół dystansu. Jest 47 do 39. Trener Energii poprosił o przerwę. Rozrysuje precyzyjnie tą akcję, która maksymalnie może potrwać 6,5 sekundy. Dużo czy mało na rozegranie akcji? Bardzo dużo. Ale pamiętajmy, że jest piłka spod własnego kosza. Mimo wszystko. Myślę, że to jest wystarczająco. Zobaczymy też, jak zespół z Kijowa, jaką obronę zastosuje. Czy wyjdą na całym, czy też od połowy. To też może mieć wpływ na tą akcję w ataku zespołu z Torunia. Na tablicy wyników. Końcówka drugiej kwarty za moment przed nami. Jest Gajda, Tłumak, Kelly Kane, Darksia Morris i Julia Adamowicz. Jest kilka zawodniczek, które może tutaj postraszyć rzutem z dystansu. Od własnej połowy jednak rozpoczynają obronę kijowianki. Gajda indywidualnie. Jeszcze odrzucenie na róg do Adamowicz. No nie może się przełamać Julia Adamowicz w tej pierwszej połowie spotkania. Mimo wszystko myślę, że to była dobrze rozegrana akcja. Penetracja, odrzucenie. Rzut był otwarty, no szkoda, że nie udało się trafić, ale no czasem tak bywa. Tak więc 47 do 39 po dwóch kwartach na prowadzeniu drużyna Timsków Kijów. Jeszcze może szybki rzut oka na statystyki. Porównywalne są te parametry, bo nawet jeżeli chodzi o rzuty z dystansu, to w tej chwili lepsze są Katarzynki, które mają nieco ponad 45%, zaś Timsków Kijów 38,5%. Lepsza skuteczność trochę gości, jeżeli chodzi o rzuty z gry i rzuty za dwa punkty. No i przewaga w zbiórkach, to jest ten chyba najważniejszy też element, jeżeli chodzi o drużynę prowadzoną przez Ludmiłę Nazarenko. Ja jeszcze bym zwróciła uwagę na straty. Zespół z Kijowa ma 20, także no jest to bardzo dużo. 20 to już jest dużo na cały mecz.
No a w pierwszej połowie no to już w ogóle. Posłuchajmy, jak podsumuje nam tą pierwszą połowę Weronika Gajda. No po wczorajszym meczu trener mówił, że będzie analiza, będzie wyciąganie wniosków. Początek tego spotkania pokazał, że z tym najlepiej nie było. No tak, po rannym treningu miałyśmy wideo, pokazał nam trener nasze błędy. Zwłaszcza zarzucał nam to, że podeszliśmy za lekko do tego meczu wczorajszego. No dzisiaj wydaje mi się, że też troszeczkę za słabo podeszliśmy, bo znowu pozwoliliśmy dziewczynom odskoczyć. No nadrabiamy, no mam nadzieję, że nadrobimy to tak, jak wczoraj się skończy dla nas wygraną. Inna sprawa, że gdyby nie Weronika Gajda, no to ten rezultat mógłby być jeszcze gorszy. Na razie myślę, że może być zadowolona ze swojej dyspozycji. No jak na razie mi idzie, no wiadomo, to jest gra zespołowa, no gdyby też nie dziewczyny, to też bym nie miała tych pozycji. Na szczęście nam wychodzi, mam nadzieję, że jak że zaczną dziewczyny inne zapalą, też będą trafiać. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tyle Weronika Gajda, Energa Torunia do hali Arena Toruń. Wrócimy po krótkiej przerwie. 3, 2, 1, hop. 2. 4. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, jeszcze zaliczymy. Tutaj też będziemy bardzo mili. Masz 15. Teraz tu jest panu. Zaczynamy, jak będzie 10. 3, 2, 1, hop! Raz, 2, 3, 7 sekund, jeszcze mocniej, 5, 6 i powiedzmy, że 7. I teraz na koniec nasz ostatni zawodnik. Mamy 7, mamy 15. Zaczniemy, jak będzie 20. 3, 2, 1, hop! Dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i powiedzmy, że 15 i będzie remis tutaj między wami, a tutaj pan miał 7. Są dwa takie same zestawy nagrodowe. Jako, że tutaj panie będą wybierały, wybierz sobie jaki chcesz parasol. Chcesz taki elegancki czy taki składany? Składany. Proszę bardzo, taka parasolka od Radia Gra oraz voucher do Jump Areny. Ty też masz teraz wybór parasola, czy duży, czy mały? Duży, proszę bardzo, duży parasol i voucher do Jump Areny. A dla pana tylko i wyłącznie mały parasol. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Tak prezentują się nasi zwycięzcy. Wielkie brawa, także można tutaj wygrywać śmiało w naszych konkursach. Co mecz, nagrody, następny mecz w sobotę. Rywalem będzie CCC Polkowice i także mamy dla państwa przygotowane nagrody. We'll be right back.
Po dwóch kwartach toruńska Energa przegrywa w meczu rewanżowym z drużyną Teamsków Kijów 39-47. Popatrzmy na statystyki po tej pierwszej połowie spotkania. Przede wszystkim rzuca się w oczy nam spora przewaga, lepsza dyspozycja ponownie kijowianek, jeżeli chodzi o rzuty dzisiaj wyjątkowo za dwa punkty, bo trochę ta skuteczność, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu, w drugiej kwarcie spadła zawodniczkom Teamsków Kijów. 68% to skuteczność za dwa punkty. No, pozostałe tutaj wskaźniki są dość podobne. Warto jeszcze tylko podkreślić zbiórki. To też jest niestety bolączka toruńskiej Energii. 13 zbiórek po stronie Katarzynek, ale warto pochwalić te i zaznaczyć te 5 zbiórek ofensywnych. No ale 6 zbiórek ofensywnych drużyny Teamsków Kijów i aż 15 pod bronionym koszem. No to jest właśnie ta przewaga zespołu Teamsków w dzisiejszym spotkaniu. Powiedzmy jeszcze o stratach. 10 strat w tej pierwszej połowie popełniły zawodniczki z Ukrainy, a 7 strat drużyna Energii Toruń. Na pewno oba zespoły mają nad czym pracować, miały o czym myśleć, miały zawodniczki o czym rozmawiać w przerwie. Tak, w mojej ocenie w tej drugiej kwarcie zespół z Torunia już troszkę tam obronę poprawił. Może stąd też obniżenie tej skuteczności trzypunktowej zespołu z Kijowa. No i miejmy nadzieję, że utrzymają ten rytm. Może nawet oczekuję, że troszkę lepiej będą grać i wyjdą na prowadzenie i już, że tak powiem, spokojnie dociągną, kolokwialnie mówiąc, ten wynik korzystny dla nich do końca. Jak na razie najskuteczniejszą w drużynie toruńskiej Weronika Gajda, która ma 17 punktów na swoim koncie, w tym 3 razy trafiła z dystansu. A w drużynie Teamsków nie mamy jakiejś jednej zdecydowanej liderki. Są aż 3 zawodniczki, które mają na swoim koncie dwucyfrową zdobycz punktową. Bardziej wyrównana w tej chwili ta liczba strzelczyń w zespole Ludmiły Nazarenko. No i kto wie, może dzisiaj dziewczyny z Ukrainy pokuszą się o niespodziankę i wygrają w Toruniu. Ale myślę, że może być ciężko, bo może znowu dojść do sytuacji, że one opadną z sił w tej trzeciej kwarcie, czy może na początku czwartej. Podobnie jak miało to miejsce w dniu wczorajszym. No zobaczymy, jak przygotowane są kondycyjnie do trudów sezonu, no bo również przecież rozgrywki Superligi Ukraińskiej dopiero wystartowały, tak samo jak Ligi Polskiej. Obie drużyny mają po jednym oficjalnym meczu w swoich rodzimych ligach rozegranych, więc no teoretycznie wielkiego zmęczenia nie powinno być. No tak, ale wiemy też, że zespół z Kijowa ma tą rotację troszkę mniejszą, jeśli chodzi o ławkę, w porównaniu z zespołem z Torunia. I jeżeli Torunianki zdecydują się na agresywną obronę, no to możemy mieć podobny scenariusz z dnia wczorajszego, kiedy to zmęczenie zacznie narastać w tych graczach, którzy spędzają niemalże 40 minut na boisku. Rozpoczyna się trzecia kwarta tego pojedynku. Rozpoczęły już koszykarki Teamsków Kijów, które dzisiaj wyjątkowo pełnią rolę gospodyń, grają więc w jasnych strojach. Miriam Uronilo. Ona bardzo sprytnie poradziła sobie, bardzo dobrze poradziła sobie z Nio Moore. No i Uronilo zdobywa kolejne punkty w dzisiejszym pojedynku. Ona kolejny raz pokazuje, jak bardzo wszechstronnym graczem jest. Także no jest dużym zagrożeniem i jednocześnie bardzo dużym wzmocnieniem dla swojej drużyny. A teraz pogubiły się w obronie Ukrainki. Łatwa pozycja, niepilnowana kompletnie pod koszem. Kapitan Torunianek Emilia Tłumak. No bezpańsko, więc to znaczy bez ataku rywalek zdobyła w tej chwili punkty Emilia Tłumak. Darksia Morris jak na razie 2 przewinienia, 0 punktów. Teraz pytanie, czy to jest słabsza dyspozycja Darksi Morris, czy już może odrobiły lekcję domową Ukrainki i lepiej pilnują w tej chwili rzucającą toruńskiej Energii? No ja starałam się obserwować to w pierwszej połowie i miałam wrażenie, że jednak wyciągnęły wnioski z tego wczorajszego spotkania i nie ma takiej swobody Darksi, jaką miała w dniu wczorajszym. Julie McBride. Nie było kompletnie asekuracji tutaj pod koszem. Jedno minięcie, jeden zwód i Julie McBride zdobywa łatwe punkty. 49-43.
dziewczyny z Kijowa nie zauważyły, że koleżanka przegrała pojedynek 1-1 i były tyłem do piłki. No i to wykorzystała Julie. Teraz bardzo ładne podanie do kontrataku. Kapitalnie pomiędzy dwiema zawodniczkami Teamsków Kijów kozłem trudne podanie. No i Weronika Gajda już nie miała problemu, by umieścić piłkę w koszu. Jak na razie wręcz wymarzony początek tej trzeciej kwarty dla toruńskich zawodniczek. No ale nie straciły nic ze swojej skuteczności Ukrainki podczas tej przerwy z numerem 11, Wita Chorobec. Przegrywają te pojedynki 1-1 w tej chwili Ukrainki. I Darksia Morris skutecznie powalczyła jeszcze o tą zbiórkę ofensywną i dobiła piłkę po swoim niecelnym rzucie. No a widząc, co się dzieje, od razu o przerwę poprosiła Ludmiła Nazarenko. Kilka skutecznych akcji z rzędu wykonania toruńskiej Energii. Od razu przerywa oczywiście grę szkoleniowiec Teamsków Kijów. No i staramy się podsłuchać, co pani trener powie swoim koszykarkom. Cztery punkty mają jeszcze Torunianki do odrobienia do drużyny Teamsków Kijów, ale to jednak Ukrainki rozpoczną swoją akcję spod własnego kosza. Uronile. Blisko niej Emilię Tłumak. Przepraszam. Proszę bardzo. Trener Pawlowska zdecydował się desygnować Emilię Tłumak na Uronile i myślę, że to przynosi pożądany efekt, bo wiadomo, że Emilia właściwie chyba no jest, ja myślę, że trójką, mimo tego, że gra na pozycji numer 4 i jest w stanie zatrzymać i rzut Uronile i penetrację, także to może być też dobrym posunięciem trenera. No z konieczności oczywiście nieco w tej chwili Emilia Tłumak przesuwana jest na pozycję tej silnej skrzydłowej, ale rzeczywiście ona przez większość swojej kariery właśnie była zawodniczką, która kłuła przecież rywalki, stąd ten pseudonim Szpila, kłuła rywalki właśnie takimi rzutami z dystansu i na potwierdzenie naszych słów, proszę bardzo, Emilia Tłumak, kapitan Energii, piękna trójeczka. I już tylko 3 punkty straty toruńskiej Energii do rywalek z Kijowa. Dobrze, że ta trójka nie wpadła, bo myślę, że byłaby zaliczona i jeszcze dodatkowo piłka byłaby w posiadaniu dziewczyn z Kijowa. 15 sekund mają kijowianki na dogranie swojej akcji. Olga Krajewska osaczona tam przez Niemuri, Julie McBride. Zdaniem arbitrów faulowała Weronika Gajda. Drugie przewinienie Gajdy w dzisiejszym pojedynku, a na linii rzutów wolnych Olena Guliamowa. Skuteczne rzuty 32-letniej silnej skrzydłowej Teamsków Kijów. Szybko przeprowadziły akcję przez linię środkową Torunianki. Morris. Blisko niej w tej chwili była Wita Chorobec. Nie można mieć większych zastrzeżeń do jej postawy w obronie, ale poradziła sobie rzucająca toruńskiej Energii. Myślę, że Darksia lubi takie rzuty. Myśmy się czasem śmiały, że on chyba woli rzucać przez ręce niż bez przeciwnika.
jeżeli to jej pomaga. Teraz też atutem na pewno Darkseid jest bieganie do kontrataków, to co przed chwilą pokazała. Pierwsza była pod koszem rywalek, no i od razu już kolejne punkty na jej koncie, w sumie 6 już ma Darkseid Morris. Może przebudzenie właśnie w tej chwili rzucającej toruńskiej energii. Pomyliła się przy rzucie Wita Chorobec. Po raz trzeci faulowała Daria Zawidna, też kapitan. Dzisiaj nieco rozczarowuje, ona we wczorajszym meczu no, była taką liderką drużyny Teamsków Kijów. Zdobyła w tamtym meczu 26 punktów. Była bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu. A proszę, Emilia Tumak ponownie potwierdza, że ma swoją klepkę w arenie Toruń. I to chyba nie jedną. No i Katarzynki na prowadzeniu, 57 do 55. Ożywili się też nieco kibice. Szansa na kolejne punkty z kontrataku, ale też wracają do obrony kijowianki. Tłumak. Szkoda, że nie próbowała jednak rzucać Julie McBride. Myślę, że mogła tam wymusić przewinienie, ale ładne wejście też wzdłuż linii końcowej Darkseid Morris. No i zanosi się, że ta początek tej trzeciej kwarty będzie piorunujący w wykonaniu Katarzynek. Odrobiły straty, a teraz już powiększają swoją przewagę. Procentuje też zdecydowanie bardziej agresywniejsza i też dokładniejsza obrona. Widzieliśmy kilka rotacji i że tak powiem, dziewczyny dostały kilka piłek za darmo. W ręce mogły wyprowadzić szybki atak. Piękny blok w tej chwili. Niemur czyściutko zablokowała Amerykanka swoją rywalkę. Nie było mowy o przewinieniu. Może nie jest jakoś silnie zbudowaną podkoszową Nia Moore, ale mogą się fajnie uzupełniać właśnie z Kelly Kane. Kelly Kane masywna zawodniczka, wysoka, mało mobilna, a wręcz przeciwnie Nia Moore. Wysoka, szczupła, zwinna, no i może właśnie w ten sposób dobierał te zawodniczki Algirdas Paulauskas, żeby jednak na pozycjach podkoszowych mieć zawodniczki no, o różnych parametrach fizycznych. Mieliśmy jeszcze mało okazji, żeby zobaczyć Nia Moore w akcji, ale jeżeli ona pokaże swoją siłę w tak dystansowych, no to tak jak właśnie mówisz, mogą się wzajemnie uzupełniać i być troszkę mniej przewidywalne w obronie dla przeciwnika. A kontynuuje koncertową wręcz grę Emilia Tłumak, zdobywając kolejne punkty z dystansu. Teraz na przełamanie Ukrainki Wita Chorobec. Tłumak. Julie McBride. Blisko niej Olga Krajewska. McBride. Ponownie odrzucenie na obwód. No i przełamała się również Julia Adamowicz. Sporo próbowała w tej pierwszej połowie spotkania. Trzy razy. No i teraz za czwartym razem udało jej się trafić z linii 6,75. Troszkę jakby zamieniły się rolami nam obie drużyny. W tym momencie ta energia dominuje, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe. Głośno pokrzykiwał na swojej koszykarki Algirdas Paulauskas, aż my tutaj na naszym stanowisku dość daleko sytuowanym od ławki rezerwowych energii mogliśmy słyszeć te krzyki trenera Katarzynek. Chorobec do Guliamowej. Jeszcze zbiórka ofensywna Wity Chorobec i skuteczna dobitka tej zawodniczki. Niebezpieczne są takie próby pójścia na przechwyt zakończone flaszowaniem tak zwanym, które dają przeciwnikowi możliwość zbudowania przewagi w ataku. Dziesięć punktów na koncie już Darkseid Morris. O wiele lepiej prezentuje się w tej trzeciej kwarcie rzucająca ze Stanów Zjednoczonych. Ryzykowne zawsze jest takie wybijanie z tyłu, jakie zaprezentowała nam przed momentem Julie McBride. W tej sytuacji sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia, ale często jednak używają gwizdku, gdy już jedna zawodniczka jest minięta przez drugą i tam gdzieś tam z tyłu próbuje tą ręką wybić jej piłkę. To jednak bardzo często sędziowie dopatrują się tam przewinienia. Tym razem na szczęście dla Julie McBride nic takiego nie miało miejsca.
Powalczyła teraz mocno pod koszem Kelly Kane. Jeszcze trzyma Kelly Kane piłkę. Nie miała za bardzo komu podać, bo gdzieś tam pochowały się w tej chwili wszystkie Katarzynki. A jednocześnie osaczona była przez niemalże całą drużynę z Kijowa. Sytuacja rzutu sędziowskiego i strzałka wskazała, że będą kontynuować swoją akcję Torunianki. No tak należy grać, próbować po prostu przerzucić lobem niższe zawodniczki z Ukrainy, dogrywać piłkę do Kelly Kane. Ta nie trafiła, no ale była okazja na zdobycie punktów. Krajewska. Nie są już tak skuteczne przy rzutach z dystansu. Ukrainki ponownie nieskutecznie. Olga Krajewska. Przemieniła Daria Zawitna. To czwarty punkt tej zawodniczki. No i chyba został wytrącony koszykarką Tymsków Kijów ten największy ich atut w postaci rzutów z dystansu. No bo momentalnie, gdy przestała im ta trójka siedzieć, ten wynik na tablicy wyników wygląda zupełnie inaczej. Adamowicz. Szukają w tej chwili pod koszem Kelly Kane, ale nie opanowała środkowa toruńskiej energii piłki w tej chwili. No chyba jeszcze nie zdążyła na dobrze zająć pozycji i wtedy te podania są troszkę bardziej ryzykowne. No i często właśnie zakończone są stratą. Adamowicz na pozycji. O, widać było od początku, że to nie jest dobry rzut. Piłka nie zmierzała w kierunku kosza. Nie dotknęła chyba nawet obręczy. Za ostro pod koszem. Przewiniła oznaczona numerem 12. Julia Adamowicz to czwarty pan tej zawodniczki zmiana w ekipie. Niezadowolona jest Julia, ale no ja tak. Myślę, że akurat w tej akcji faktycznie to przewinienie popełniła. Czwarte przewinienie Adamowicz, stąd oczywiście ten wyraz niezadowolenia na jej twarzy. Ściągnięta z parkietu w tej chwili Adamowicz. Wróciła do gry Weronika Gajda. A Daria Zawidna na linii rzutów wolnych. Zespół z Torunia ma już ponad 4 faule, stąd te rzuty wolne. Ale to jest też skutek tej agresywniejszej obrony. Wiadomo, że gdy agresywniej się broni rywalki, to częściej popełnia się te przewinienia i wtedy niestety rywalki mają okazję do zdobywania punktów z linii rzutów wolnych. Tak, to jest ryzyko takiej obrony, ale akurat w tej trzeciej kwarcie myślę, że ona przyniosła pożądany efekt i mimo tej agresji to ten czwarty faul był popełniony i tak już w końcówce tej kwarty, także on, dziewczyny z Torunia były w bardzo korzystnej sytuacji w tej części meczu. Błąd kroków popełniła Kelly Kane. Końcówka trzeciej kwarty tego pojedynku. Krajewska. Uronile pod kosz do Zawidnej. Zbiera jeszcze piłkę Kane. McBride. No do końca kwarty mogą rozgrywać akcję Torunianki. Morris. Z problemami. Nie było to najlepsze podanie. A teraz wręcz szkolny błąd. Tu wychodzi jednak ten brak doświadczenia, że żadna z zawodniczek z tych młodych koszykarek Tymsków Kijów nie patrzyła na zegar, nie kontrolowała oczywiście tych upływających sekund. Należało szybciej podnieść głowę do góry, zobaczyć, że tutaj już trzeba nawet z nieprzygotowanej pozycji rzucić, bo kto wie, a nuż widelec, ta piłka wpadłaby do kosza. Najważniejsza informacja jest taka, że ta trzecia kwarta jak na razie najlepsza w wykonaniu toruńskiej energii. Koszykarki z Torunia odzyskały prowadzenie 67-61. Słuchamy trenera Paula Oskasa. Ty tutaj. Ty tu, you too, here.
Power layup, not layup. Power layup. And look, you count here. Go spacing, lady. And then freeside. Fast, if you can help here. And when she drives here, Julie, in your place, okay? Pull back, okay. Here, okay. Here. Here. Dajemy do ręki. Nie stoję za grać. No nie, nic nie robimy. Myślimy, znowu. Za moment ostatnie 10 minut tego pojedynku rewanżowego. Sześć punktów oczywiście przewagi toruńskiej Energii. Rozpoczęło się od fal startu. Zdecydowanie spadła skuteczność Ukrainek, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu. W tej chwili to jest tylko 5 celnych rzutów na aż 18 prób, czyli 28%. Błąd kroków. Najpierw nie, no faul. Z tej perspektywy wyglądało, jakby jednak wcześniej popełniła błąd kroków Uranie. Dwie koszykarki Energii mają już na swoim koncie 4 przewinienia. Gajda oraz Adamowicz. A Emilia Tumak pokazuje, że nadal jest szybka w obronie i potrafi zablokować rywalkę. Darcja Morris pozazdrościła chyba skuteczności Weronice Gajdzie. Wczoraj było odwrotnie. Najpierw punktowała Morris, później Gajda. Dzisiaj najpierw Gajda, teraz Darcja Morris. Ale cieszy, że dziewczyny zagrały dokładnie taką akcję, jaką prosił je trener. Także to też ma duży wpływ na morale zespołu, że jednak to, co trener ordynuje... Nakazuje. Nakazuje, dokładnie. To przynosi pożądany efekt. Szkoda tego faulu. Nawet nie wiem, czy bym to jakiś tam wiznęła. Kontakt na pewno był i mogła sobie lekko pomóc Kelly Kane w tym wyjściu na pozycję, ale też mogła dobrze tutaj pokazać też sędziemu Uronile, że została odepchnięta przez Amerykankę. Musi sobie jakoś radzić, bo jednak jest dużo mniejsza i to jej chyba akurat zaprocentowało w tej akcji. Miała okazję do zdobycia punktów Daria Zawidna, jednak dzisiaj, podkreślamy to, jedna z liderek Team Sków Kijów nie jest za skuteczną zawodniczką. Ponownie nieudany rzut z dystansu Darii Zawidnej. Jeszcze poprawka, ale z bliższej odległości Oleny Guliamowej. Tu absolutnie jeszcze Torunianki nie mogą czuć się i myśleć o zwycięstwie w tym meczu i planować już tutaj fetować drugiej wygranej w Lidze Bałtyckiej. Sporo jeszcze czasu zostało, ta przewaga to tylko w tej chwili 4 punkty. No McBride już z dalszych odległości trafiała do kosza, ona lubi czasami podjąć takie ryzyko i z tego tam 8, może nawet 9 metra spróbować trafić do kosza. McBride. Kolejna trójeczka Emilii Tłumak. Piąta trójka Emilii Tłumak w dzisiejszym pojedynku.
cieszy jej bardzo dobra dyspozycja, ale też ważne jest to, że Julie wie, którzy gracze są dysponowani i właściwie kiedy Kontomoka zobaczyła, że szpila jest otwarta, także od razu podała jej piłkę, no i Emilia potwierdziła swoją dyspozycję. A przed momentem ściągnięta do parteru Nia Moore, pozwoli jednak grać dalej arbitrzy. No i chyba z dobrym skutkiem, bo punkty zdobyła zawodniczka drużyny toruńskiej, powiększając tym samym przewagę zespołu Energii. Troszkę się chyba zagapiła. To ścięcie było za łatwe, dlatego ratowała się tym przewinieniem. Trzeci już faul Derksi Morris w dzisiejszym pojedynku. Uronile. Krajewska. Próbuje tutaj Daria Zawidna przełamać tą swoją niemoc. Kontratak drużyny toruńskiej. Oczywiście wykończony przez Derksi Morris. A do tego faulowała jeszcze zawodniczka z numerem 13, Natalia Skorbiatiuk. Będzie szansa na akcję 2 plus 1. Akcja Morris, akcja 2 plus 1. Wiele wskazuje, że w tym meczu będzie się bez nerwowej końcówki, o ile Energa rozsądnie rozegra te ostatnie 6 minut czwartej kwarty. W tej chwili to jest już przewaga 12 oczek. Wydaje się, że te dziewczyny kontrolują już to spotkanie i nie powinno być jakichś niespodzianek. Ale no, koszykówka jest koszykówką. Wybiegając trochę w przyszłość, oczywiście mówiliśmy o tym, że w sobotę drugi mecz w ramach Basket Ligi Kobiet, a pierwszy torunianek we własnej hali w Arenie Toruń, zespół Algirdasa Paula Oskasa podejmie CCC Polkowice. Niezwykle silne w tym sezonie są pomarańczowe. No, wrócił ten tytularny sponsor z branży obuwniczej. No i oczywiście od razu odbiło się to i na składzie drużyny z Polkowic, tak więc już serdecznie zapraszamy Państwa, jeżeli nie do hali, to przed ekrany telewizorów i monitorów. Oczywiście to spotkanie będziemy pokazywali również na żywo. A jeżeli chodzi o mecz kolejny Katarzynek w Lidze Bałtyckiej, to dopiero 9 listopada Energa tutaj w Arenie Toruń zmierzy się z byłym zwycięzcą, z obrońcą tytułu, z drużyną Sudowa Mariampole, czyli litewska drużyna, pewnie bardzo dobrze znana przez Algirdasa Paula Oskasa. No i zobaczymy, jak Litwinki zaprezentują nam się. To już na pewno będzie o wiele bardziej wymagający rywal dla drużyny Energii. No i zobaczymy, jak na tle silniejszego rywala zespołu z Mariampola poradzi sobie zespół trenera Paula Oskasa. Oprócz Timsków Kijów i oprócz drużyny z Mariampole, to drużyna toruńska będzie rywalizowała jeszcze w Lidze Bałtyckiej z zespołem Mistrza Białorusi, Horyzontem Mińsk, i drużyną wicemistrza Białorusi, Smoków Mińsk. Cztery najlepsze drużyny z tej grupy, grupy A, awansują do kolejnego etapu. No i jak już mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, we wczorajszej relacji, celem Energii ma być tutaj gra w finale, w tym Final Four. No ale do tego oczywiście jeszcze droga daleka. Zobaczymy, czy uda się toruniankom zrealizować te przedsezonowe założenia. No, na pewno dojście do finałowej czwórki w debiucie w rozgrywkach bałtyckich można by uznać za jakiś sukces, choć sporo osób tutaj podkreśla, że Liga Bałtycka to nie są zbyt prestiżowe rozgrywki. To są rozgrywki europejskie. Tutaj rywalizuje w sumie 10 drużyn z 6 krajów. 3 z Białorusi, 2 zespoły z Litwy, 2 z Ukrainy, 1 z Rosji, Dynamo Kursk, naprawdę silna drużyna, jedna drużyna z Estonii, Media Rapla, no i Beniaminek, po raz pierwszy zespół z Polski, toruńska Energa. Przewidziła Monika Radomska, to drugi fał tej zawodniczki, od czasu, który skupiona jest Olgirka, 79 do 67 na tablicy wyników, nieco ponad 5 minut do końca czwartej kwarty. O przerwę poprosił szkoleniowiec zespołu Energii.
like what? Yeah. Powerful. Same like I've been. Next. Don't jump shot, don't middle, go under, lay up, power lay up. I'm gonna give it to you with like 14 seconds. Go, don't stop. Already drag it together. Go! Spokojniejszy trener Algidas z Paulą Oskar podczas tej przerwy. No wiadomo, prowadzenie zespołu Energii 79-67. Na pewno już nieco głębiej odetchnął litewski doświadczony szkoleniowiec. Myślę, że też może być troszkę bardziej zadowolony z postawy swoich zawodniczek, no bo ta gra w drugiej połowie wygląda no znacznie lepiej. Myślę, że i dla oka, i statystycznie potwierdzają no, dziewczyny swoją dobrą dyspozycję. Może ten początek, no nie wiem, może właśnie nad tym początkiem przydałoby się popracować i nie dopuszczać do tego, żeby przeciwnik zdobywał tak dużą przewagę. Bo na pewno chociażby jeśli chodzi o spotkanie z CCC, no to tak doświadczona i dobra drużyna no nie pozwoli sobie na zniwelowanie później tej przewagi. Bardzo dobra akcja Dexi Morris. Upadając na parkiet jeszcze zdołała wrzucić piłkę do kosza rywalek. Kolejna akcja 2 plus 1 w wykonaniu Amerykanki. No i kto wie, może przekroczą tą magiczną barierę 100 punktów zdobytych w jednym meczu Torunianki, jak nam się rozrzucały tutaj w tej drugiej połowie meczu. Szansa na kontratak Jolly McBride. Przewaga Torunianek do Niemur. No chyba jednak powinna próbować zdobywać punkty Niemur, choć... Myślę, że zdecydowanie. Zamiast oddawać piłkę ponownie do Julie McBride, trzeba było wychodzić w górę, po prostu próbować rzucać. Inna sprawa, że mogła być za głęboko też pod koszem ustawiona Niemur i stąd może obawiała się, że nie jest w najlepszej pozycji. No to już historia, strata toruńskiej energii. Rozpoczynały już swoją akcję Kijowianki. Zdecydowanie zatraciły już swoją skuteczność nie tylko z dystansu, ale również z półdystansu zawodniczki Ludmiły Nazarenko. Ale widać też, że to jest ewidentnie styl gry tego zespołu, no bo właśnie pomimo tej niskiej skuteczności one nadal nie mają żadnych zahamowań i te rzuty oddają. Także no to jest taki chyba, no właśnie, ich styl. Aż padnie. Do skutku, tak? Inna sprawa, że no, należało teraz powalczyć o zbiórkę w obronie. Mówię oczywiście z perspektywy drużyny toruńskiej energii, a nie pozwolić aż trzy razy próbować dobijać piłkę przez zawodniczki drużyny Teamsków. Tak, tych zbiórek w ataku znowu się robi troszkę za dużo w przekroju całego meczu, jeśli chodzi o zespół z Kijowa. Niemur zdobywa swoje punkty w dzisiejszym spotkaniu. Czwarty punkt tej zawodniczki. I ponownie krok w tył i próba rzutu z dystansu w wykonaniu Vity Chorobec. Kolejny raz zbiórka w ataku. 12 już zbiórka w ataku drużyny z Kijowa. Nie wiem, czy Emilia nie odniosła jakiegoś drobnego urazu. Bo sobie podkręciła nogę. No jeżeli chodzi o te urazy kostek Emilii Tumak, no to tutaj niestety no to jest bolączka tej koszykarki, jak nie kolana i zerwane więzadła. No to niestety problemy z kostkami. Miała już w okresie przygotowawczym też problem z kostką Emilia Tumak. No by to nie było nic poważnego, bo w tym meczu ewidentnie nam szpila pokazała, że jest dobrze dysponowana. 19 zdobytych punktów, 5 celnych rzutów na 8 prób. Zdecydowanie szkoda by było, gdyby ta kontuzja wykluczyła ją w dalszej gry, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko jakiś niegroźny, drobny uraz.
już nieistotny ten dzisiejszy pojedynek, który pewnie zakończy się zwycięstwem toruńskiej Energii, ale chodzi oczywiście o kolejny mecz, o sobotni mecz z CCC Polkowice. Już oczywiście Piotr Kacprowicz, masażysta drużyny toruńskiej i Michał Szlichta, trener przygotowania fizycznego, zajmują się tą obolałą kostką kapitan toruńskiej Energii. Kapitalne rozegranie w tej chwili, kompletnie niepilnowana. Darksia Morris sporo czasu miała, by przygotować sobie ten rzut. Takie rozegranie akcji jest naprawdę dużą siłą, nie tylko toruńskiego, ale i każdego zespołu. Wykorzystanie wcześniejszej rotacji zespołu przeciwnika i później właśnie możliwość oddania no niekrytego rzutu. A na Państwa ekranach właśnie Emilia Tłumak. Nie wygląda to chyba najlepiej. Sądząc po grymasie na twarzy pani kapitan. No oby to było tylko jakieś tam bolesne skręcenie, podkręcenie tego stawu, a nie żadna poważna kontuzja. Julie McBride. Ponownie bardzo ładna akcja zespołowa. Nie udało się co prawda Darksi Morris zdobyć punktów, ale no, krążyła jak po sznurku ta piłka między zawodniczkami toruńskiej Energii. Wbiega Julie McBride. Przy takiej przewadze też o wiele łatwiej się gra oczywiście drużynie, która prowadzi. Stąd te coraz lepsze akcje toruńskich Katarzynek, które się zazębiają. No i rozpoczęła się ostatnia minuta tego pojedynku. Olga Krajewska ponownie zapisuje na swoim koncie dwa oczka. Możemy chyba powoli podsumowywać, Kasiu, ten dwumecz z drużyną Teamsków Kijów. Jeszcze na koniec ten niezaciekawy obrazek i kontuzjowana Emilia Tłumak. Wracając jednak do tego dwumeczu, no pomijając te przestoje, które na początku zaprezentowały nam Torunianki, długo się rozkręcają Katarzynki w tym sezonie, bo to już jest trzeci oficjalny mecz i za każdym razem. Było tak samo w Ostrowie, było tak samo wczoraj i dzisiaj. Potrzebują sporo czasu zawodniczki Algirdasa, Paula Oskasa, by wejść na ten odpowiedni poziom, złapać ten właściwy rytm i zdobywać punkty. Tak, no może jakimś usprawiedliwieniem jest jeszcze to, że no, jest to początek sezonu i troszkę ta i komunikacja i zgranie się muszą wejść na taki wyższy poziom. Także może to troszkę więcej czasu im zabiera, ale no wiadomo, że nie jest to no, najlepsze, jeśli w początkowej fazie meczu traci się tak dużo punktów, później to ciężko jest odrobić i jeżeli się gra przeciwko bardziej doświadczonemu przeciwnikowi, no to no, może zakończyć się to potencjalną porażką. Także myślę, że to może być jedna z takich głównych rzeczy, nad którą Torunianki muszą popracować. Koniec spotkania meczu rewanżowego. Po raz drugi toruńska Energia pokonuje drużynę z Kijowa Teamsków. Tym razem 93-81. Nie było tak emocjonującej końcówki jak wczoraj, na całe szczęście oczywiście dla drużyny toruńskiej Energii, ale tutaj trochę wysiłku musiały koszykarki z Torunia, zwłaszcza w tej drugiej połowie, włożyć, by wyjść na prowadzenie, by odrobić straty i by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Minusem tego meczu jest niestety skręcenie kostki przez Emilię Tłumak. To już jest oficjalna informacja z ławki rezerwowej, którą przed momentem otrzymaliśmy. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to nic poważnego i w sobotę tutaj w arenie Toruń przeciwko CCC Polkowice popularna Szpila, czyli kapitan Energii, będzie mogła nam się zaprezentować na parkiecie. Trudno ocenić chyba debiut Niemur, o tym mówiliśmy. Ona w dzisiejszym meczu zdobyła 6 punktów, ale to naprawdę jeszcze na takie rzetelne oceny przydatności tej zawodniczki drużyny przyjdzie jeszcze czas. Jest potencjał, jest to zawodniczka, która może okazać się wzmocnieniem drużyny Energii Toruń.
Myślę, że tak. No tak jak mówiliśmy, troszkę za wcześnie jest, żeby ocenić jej umiejętności i potencjał, jaki może być do tego zespołu, no bo jest to jej pierwszy mecz i na pewno też musi się zaklimatyzować i poznać filozofię gry trenera i zrozumieć przede wszystkim się z koleżankami z drużyny. Także trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie mocnym punktem tego zespołu. Przed momentem była też na Państwa ekranach Emilia Tłumak, pokazała kciuk w górę, no to mamy nadzieję, że będzie rzeczywiście okej. I to jest tylko i wyłącznie jakieś skręcenie, podkręcenie tego stawu i Szpila będzie mogła spokojnie zaprezentować nam się tutaj w sobotę przeciwko CC Polkowice. Po raz drugi toruńska Energa zasłużenie pokonuje drużynę Teamsków Kijów. Tym razem przypomnijmy jeszcze raz 93-81. Jeżeli chodzi o liderki punktowe w tym meczu, no to ponownie Darcja Morris swoją średnią wyrobiła 27 punktów, czyli tak samo jak w dniu wczorajszym. Na stałym poziomie gra Darcja Morris, choć rzeczywiście ta druga połowa w wykonaniu Morris zdecydowanie była lepsza. Tak, myślę, że dołączyła się do Weroniki, do Emilii i że tak powiem w trójkę ciągnęły wynik tego spotkania. No pokazała po raz kolejny, że jest wszechstronnym graczem, że zarówno rzuty z dystansu, jak i penetracja no nie są dla niej problemem. Także no, na pewno jest ważnym elementem tego zespołu. Po 19 punktów zdobyły Weronika Gajda i Emilia Tłumak. Tutaj warto podkreślić 100% skuteczność Weroniki w rzutach z dystansu, a jeżeli chodzi o Emilię Tłumak, 5 skutecznych rzutów na 8. No dzisiaj to rzuty 3-punktowe były atutem drużyny gospodyń. Na szczęście. Ja zawsze się cieszę, jak w dobrej dyspozycji są Polki, także dla mnie to jest dobry prognostyk. Trzymam za nie kciuki i mam nadzieję, że tak samo dobrze dysponowane będą w sobotnim meczu. Dwucyfrową zdobycz punktową, odnotujmy jeszcze, zapisała na swoim koncie Julie McBride. Miała 11 punktów i 11 asyst, umknęło nam to podczas relacji, czyli tak zwane double-double. Okej, nie musi przecież być liderką punktową Julie McBride, jeżeli będzie rozdawać po 11 asyst w każdym ze spotkań. Tak, Julie się pokazała, że jak rozgrywająca była świadoma swojej roli i potrafiła odnajdywać tych graczy, którzy są w dobrej dyspozycji. Także to jest bardzo duży plus dzisiejszego spotkania w wykonaniu Julie. Krótko jeszcze o drużynie z Kijowa. 24 punkty zdobyła Miriam Uronile, 19 oczek Wita Chorobec, 13 Olga Krajewska, 15 Daria Zawidna. No niestety ten procent za 3 punkty jest dzisiaj katastrofalny w wykonaniu Ukrainek, więc wystrzelały się w tym pierwszym meczu chyba zawodniczki Teamsków. 6 celnych rzutów na 24. Z naszej strony to już wszystko. Dziękuję Ci, Kasiu, za obecność. Dziękuję. Komentowali mecz dla Państwa Krężo Katarzyna oraz Łukasz Maleszewski i posłuchajmy, jak dzisiejszy pojedynek podsumuje nam Julie McBride. Drugie zwycięstwo Katarzynek w Lidze Bałtyckiej po raz kolejny. To nie był najlepszy mecz Torunianek. Mam na myśli oczywiście te pierwsze minuty obu spotkań dzisiejszego i wczorajszego. O tym też porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami Julie McBride. Julie, we've got two games in Baltic League, two victories, but once again today, like yesterday, it wasn't a good start. I mean, first 10, maybe 20 minutes. Yeah, I don't know what it is, but we didn't start good today or yesterday, but I like our character. We fight. And you know what? Like, we won, even though we gave up 81 points. This team was a little bit more physical than what we faced in Polish League. And I think it was good for us. You know, they played hard and they could shoot the ball. And it was just going to prepare us for Polish League, which is, for me, is most important. We need to play better defense. It was a little 81 points is just... It's not going to do it in Polish League. It's 60 points or less, but we show character and all. And that's more important for me because even though we were losing almost 20 points again, and we fought back and nobody gave up. And that's just, for me, that's most important. That's what makes it fun. So if we lost the last two games, but we fought back, that's more important. Zawodniczki z Kijowa grały bardzo ciężką fizyczną koszykówkę, trudno się z nimi grało, ale Julie sama do końca nie wie, co tak naprawdę powodowało, że te początki spotkań nie były tak dobre dla Torunianek, ale najważniejsze w tym wszystkim, ten optymistyczny akcent, to jest to, że walczyły Torunianki do końca, ambitnie, nie poddały się, no i efekt w postaci tych dwóch zwycięstw jest namacalny, a teraz już wszyscy myślą o tym, co najbliższą sobotę, czyli ligowy mecz z Polkowicami, teraz także jest okazja o ten pojedynek zapytać. Let's talk about next game. Time in Polish League against Polkowice. It looks like real test. Any expectations?
No, you know, we have no pressure right now. You know, we're just going to go out there. You know, we have a new player. You know, Kelly just came. I'm new. Rex is new. We have a new coach. We really enjoy playing for this coach. And, you know, CCC's a good team. You know, I know their style from their coach played the same. They're going to come here and play hard, just like, you know, everybody. We have to do a better job than the first game in Polish League. We just gotta play defense, you know, and make the extra pass and, you know, get the ball to the right people at the right time. I think game by game we're just gonna get better because, you know what, the season is 8 months and it's a long season, and what we're doing right now is just to build on for the future. We can't, like, hurry up the season. The season is like a marathon. It's not a sprint. So we need to, like, day by day, you know, we're all new together. You know, it's a new system for me. It's a new system for coach. You know, I'm playing with, you know, Polish players I've never played with. You know, so it's just, it takes some time. And, you know, I think these two games really showed that we have some character, we have some fight, and, you know, we have to translate that a little bit better on the defensive end. So hopefully we'll be ready for CCC. I'm sure they're going to be ready for us too. And now we're just going to try to play hard and try to not lose on our home court. That's most important for me, like, try to win at home. Te dwa mecze pokazały, że mamy ten charakter, ale w sobotę nie będzie żadnej presji. Chcemy się cieszyć koszykówką. Sezon jest długi, z każdym dniem powinniśmy grać lepiej, bo jest wiele zawodniczek, tak jak nasza dziś debiutantka, które dopiero gdzieś tutaj się w tę drużynę wdrażają, ale oczywiście jest defensywa, jest ten timing podania, te rzeczy, nad którymi pracujemy i powinno być coraz lepiej. Jeszcze jedno ważne pytanie, które chciałem zadać, o te kontrowersje związane z transferem Julie McBride do Torunia, bo o tym mówiło się sporo, że nie wszyscy kibice są zadowoleni a propos tego transferu do Torunia. No i chyba już nasza rozmówczyni wie, o co teraz będę pytał. It's not a secret that not all fans in Torun are happy because of you and your contract. Yes, maybe. They love me now. But you know, I played for... there was some controversy. Absolutely, and I don't... that's okay. I played for a different team. I played for Bydgoszcz, and I was very proud to play for Bydgoszcz. I loved it there, but now my jersey says Torun, and I play for the front of my jersey. I don't play for the back of my jersey. So, and I think Torun fans are a little bit more aggressive and fighters, and I think I'm like this. So they will learn to love me, and I play for the front of my jersey now. You know, I played 3 years for Bydgoszcz and Artego, and I played for Artego. But now I don't play for them no more. So I play for Torun, and I am very happy right now. And a lot of people told me, don't go Torun, don't go there. But I'm happy here. I enjoy this coach. I enjoy my teammates. You know, I have no pressure like I had before. I want to enjoy my last few years of playing basketball, especially in Torun. And I'm so grateful that they gave me this opportunity because, I mean, they hated me, and I don't blame them. They should have hated me, but I am so, like, appreciative that they gave me this opportunity to come here because I think even though they might hate me, they can respect that I play hard and I play for the front of my jersey, which just says Torun now and not Bydgoszcz. We are happy to. Thank you very much. Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tyle Julie McBride, która mówi, że teraz już pewnie tych osób, które dosyć krytycznie podchodziły do tego transferu, już nie powinno być aż tyle. Julie mówi o tym, że grała przez kilka lat dla Bydgoszczy, starała się grać jak najlepiej, ale teraz gra dla Torunia i także chce, aby ta gra jej wyglądała jak najlepiej. To jest waleczna drużyna, a Julie mówi o tym, że ona lubi grać w takich drużynach, gdzie jest wiele fajterek. No i tyle Julie McBride, a ja przypominam tę najważniejszą informację, drugie zwycięstwo Energii Torunia w Lidze Bałtyckiej. Dziś Torunianki wygrały z Team Skaw Kijów 93-81, a teraz już Torunianki pewnie są myślami przy kolejnym meczu, tym razem ligowym, już w sobotę CCC Polkowice tutaj w arenie Torun, rywalem Energii. Także zapraszamy na naszą relację na antenie telewizji Torun z tego spotkania. Dziś z areny Torun to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.